Dzień dobry, cześć i czołem. Witam Was Lukas Bajniki i Wednesday Adams. Adams Bajniki. Tak jest. Mamy ogromną przyjemność poprowadzić dla Was pierwszy odcinek programu Pytanie na dzień dobry. Wednesday, chciałabyś coś dodać? Dzień dobry. Wspaniale. Nasz program rozpoczniemy od wizyty w ogródkowym laboratorium babci Adams. Być może poznamy mroczne tajemnice babcinych przysmaków. Halo, halo babciu! Siemaneczko wszystkim, nazywam się Adams, babcia Adams, z tych Adamsów. Goszczę Was dzisiaj tutaj w swojej letniej rezydencji. O, bo w mieście to teraz niebezpiecznie. I z tych nudów poszperałam sobie tu i tam i zrobiłam remanent w podręcznej spiżaręce babuni i znalazłam paczkę ziół do gotowania i zeszyt z przepisami mojej babuni. Dary natury dostępne bez recepty. Już to kiedyś słyszałam. Czyli jedz chwasty z ogrodu, byś nie umarł za młodu. No i racja. I znalazłam przepis na zupę z pokrzywy. No to sobie pochodziłam dzisiaj po ogródku. Nazrywałam tego zielska. A nie, żebym była jakąś tam ogrodniczką. Ja tam się grzebać w ziemi nie lubię. No nie, niektórzy to może i by chcieli pogrzebać mnie. Ale pięknego diabli nie biorą. No, więc mamy to zielsko. A co z nim zrobimy, dowiecie się za chwileczkę. Pa, pa! Wednesday, a czemu twoja babcia mówi na ciebie ponczuś? Nie drąż. Szanowni Państwo, do babci wrócimy już za kilka minut. Tak, żeby zobaczyć, czy uda jej się upichcić coś jadalnego. Lukas! Pardon. Co w trawie piszczy? Ile waży koń trojański i gdzie jest Nemo? Na te i wiele innych pytań odpowie nasza redakcyjna koleżanka Greta. Zapraszamy na Newsy z Gretą! Poziom nudy wśród aktorów Teatru Syrena sięga zenitu. Aktorzy wymyślają niesamowite zajęcia, żeby nie zwariować. Czy obecna sytuacja pandemii sprawi, że choroby psychiczne rozwiną się w naszym kraju? Dzień dobry Państwu, Greta Neff. Zapraszam na główne wydanie newsów Grety w pytaniu na dzień dobry. Dementujemy plotkę o zmianie nazwy ulicy Litewskiej na ulicę Hanki Bielickiej. To był Prima Aprilis. Franz Klinemann zdobył główną nagrodę w konkursie cukierniczym Süßigkeiten Wettbewerb. Brawo, Franz! Jorio! A teraz z innego kotła. Z Gara, to znaczy z Beczki. Niedaleko Chwaszczanów w województwie zachodniopomorskim widziano poszukiwanego Manfreda S. Niestety nie udało się go złapać. Przewidziana jest nagroda pieniężna dla osoby, której uda się go zatrzymać. Przypominamy, że jest to podstępny przestępca. A oto nasz gorący temat z ostatniej chwili. Horror w mieście Eastwick.
W jednym z domostw odnotowano zjawiska paranormalne. Po tym, jak mieszkańcom udało się odzyskać spokój ducha po dramatycznych wydarzeniach spowodowanych ogólnym szaleństwem, jedna z kobiet doświadcza niezwykłych wizji oraz zepsutej pralki. A teraz o tym, do czego zdolni są aktorzy Teatru Syrena w sytuacji obecnej pandemii. O tym, co nas boli, co nas podnieca, opowie nam gwiazda tego teatru, Przemysław Glapiński. Greta, Greta, jesteś ciągle na wizji. Niestety nie udało nam się zrealizować połączenia. To wszystko na dziś. To wszystko w dzisiejszym wydaniu newsów. Żegnam się z Państwem, Greta Neff. Do zobaczenia. Dziękujemy Ci, Greto. Jesteś niezawodna, jak zwykle. A teraz pora na wywiady z estrady. Jest to cykl wywiadów aktora z graną przez niego postacią. Zapraszamy! Guten Morgen! Dzień dobry. Witam w programie Wywiady z Estrady. Tu Franz Klinemann. Poproszono mnie, bym zadał 13 pytań znanym i lubianym. I tak dziś przede mną i przed Państwem jest pan Marek... Jak nazwisko? Grabiniok. Jak? Grabiniok. Właśnie, pan Marek Grabiniok. To nazwisko brzmi z niemiecka. No bo... Nein! Stop! Pierwsze pytanie. Skąd pochodzi twoje nazwisko? Z Niemiec prawdopodobnie. Po dziadku. Ja? Das ist wunderschön. Jesteś ze Śląska. Mówisz gwarą? Ja. Gdybyś miał wybuch, to gdzie oprócz Polski chciałbyś mieszkać? Chyba we Włoszech. O, jadłem tam cantuccini. Ulubiony kolor? Czarny. No tak, widać. Zawsze chciałeś zostać aktorem? Najpierw chciałem być rolnikiem. Ale jak to? Uwielbiałem patrzeć na koszące kombajny. No tak. Każdy ma jakieś hobby. W jakim wieku zacząłeś przygodę z aktorstwem? To była szkoła podstawowa. Wystawialiśmy wtedy sztukę Jest taki kwiat, bodajże. Taki nosiła tytuł. Grałem w niej księcia. Miałem chyba 10 albo 11 lat. A jaka jest twoja ulubiona rola, którą zagrałeś do tej pory? No oczywiście, że ty, Franz. O, strasznie mi miło. Wiedziałem, że to powiesz. A jak zwalczasz stres związany z twoim zawodem? Przez silny stres milknę. I wtedy pozostaje mi już... I staram się tylko oddychać. Głęboko oddychać. Wszystko dobrze? Sprawdzam twoją metodę. Nawet pomaga, choć w ogóle nie jestem zdenerwowany. O czym myślisz na scenie? A co to za pytanie? Normalne. Aha. No, najczęściej myślę o sprawie, którą postać ma do załatwienia. O, czyli w moim wypadku o cukierniczym imperium? A, właśnie, jaka jest twoja ulubiona słodycz? Nie lubię słodyczy. To znaczy, bardzo lubię wytwarzać słodycze. Na przykład piec. Lubię to robić. Podobno robię to dobrze. Ale jedzeniem zajmuje się kto inny. Jak żyć?
Nie rozumiem. Kto normalny nie lubi słodyczy, szokoladki, ciasta domowego... Tak, to miało być inaczej, to aktor przeprowadza wywiad z postacią. Upsi, pomyliłem formułę programu. To ja miałem udzielać wywiadu. Mówiłem. Ale nie ma już czasu na zmianę. No nie ma, ale możemy zmienić się miejscami na przykład. Okej. Okay. Tak? Dobra. Widzisz? To proste. Strasznie dziwny. Zatem, pierwsze pytanie. A teraz pora na nieodłączny element każdej telewizji śniadaniowej. Występ gwiazdy. Nie, Lukas. Jeszcze nie. Kącik ogrodniczy. Nie! Pora na prognozę pogody. Prognoza pogody? Na wczoraj. Co? Łączymy się z naszą pogodynką Sherry. Halo, Sherry! Halo, halo? Cześć, Wednesday i Lukas, witam Was bardzo serdecznie. Pozdrawiam Was z mojego Sunset Lake. Postanowiłam opuścić z Drew Sunset Strip i wzięliśmy sobie słowa naszej sztuki do serca. I teraz jesteśmy właśnie na łonie natury, na wsi. Halo, halo, Sherry? Sherry, straciliśmy łączność. Halo, halo? Halo. Czekaj, może coś nie tego, nie? Łączy, nie? Lukas, no poczekaj, no poczekaj chwilę, no może teraz będzie działało, masz. No, dawaj. Sherry, jeśli nas słyszysz, bardzo proszę, przedstaw nam prognozę pogody. Na wczoraj! Lukas. Pogoda na wczoraj. Wczoraj było dosyć wietrznie, słońce było w całej Polsce za chmurami, woda była dużo chłodniejsza niż dziś, ogólnie tak około 10 stopni, wiatry trochę podobne jak w Stanach, takie huragany. Dzisiaj natomiast słychać śpiew ptaków oraz przygrzewa nam słoneczko, można się nawet trochę opalić. Robactwo bardzo kolorowe, tutaj mam takie robaczki właśnie nie wiem jakiej maści, kleszcze, biedronki, żuczki, świetliki i inne robaczki. Halo? Halo? Ej, Wednesday, mamy jakieś problemy, wiesz? Bo znowu się rozłączyło. Co? Siadaj. Halo? 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 Sherry? Sherry, halo? Jesteś tam? Halo? Halo? Sherry? Mam nadzieję, że łączymy się z Tobą po raz ostatni. Halo, Sherry? Dziękuję za uwagę. To była pogoda na wczoraj. Teraz wracamy do studia, do Lukasa i Wednesday. A ja pozdrawiam Was z naszej sielanki, Sherry i Drew, który gdzieś śpiewa dla mnie i dla kwiatów. Pa! Nasz program pomaga również w podtrzymywaniu nawiązanych już znajomości, które nierzadko wymagają podreperowania. Wow, Lukas, jaki ty jesteś mądry. To mnie dopiero kręci. Dziękuję, mi amor. A teraz przeniesiemy się do domów naszych rodziców. Tak. Tato, pamiętaj. Tato, tylko proszę cię. Bądź uprzejmy. Zamknięte drzwi. Kara? Nie mogę teraz. Za chwilkę, dobrze? Mam rozmowę z tym. Z tym nudziarzem. No ale. O, cześć! Cześć. Jak tam u was? Dziękuję. A u was? Znakomicie. No jak tam pogoda w Nowym Jorku? Słoneczko od samego rana. Pobiegałem troszeczkę po Central Parku. Porzucałem kość Larchowi. Potem zmorcił się na pięterko. A jak tam w Oklahomie? Leje. A co tam popijasz? Miętę.
Właśnie, jak rozpakowała tę whisky, którą wysłaliśmy wam na rocznicę ślubu? Jaka whisky? No, takiego single malta. W pięknym pudełeczku. Z eksotycznego drewna, okrzytego hiszpańską. Nieważne, no. Nie, ale ja nic nie... Boże, Alice. Słucham. No słucham. Nie, no to ja słucham. Jak to ty słuchasz? To ja słucham. Moment. Słuchaj, poproszę obie, żebym z tobą porozmawiał, bo chcesz mnie przeprosić. Pierwsze słyszę, to podobno ty chciałeś mnie przeprosić. Za co? Za co ja miałbym cię niby przepraszać? Ale czekaj, a za co ja niby miałbym cię przeprosić, co? Może za swoje zachowanie podczas kolacji? Co? No co? Poobrażałeś wszystkich po kolei. Babcia Adam z takiego rozstroju żołądka dostała, że przez całą noc musieliśmy jej zmieniać pieluchomajtki. Ale przecież to ty cały wieczór mnie prowokowałeś. Te twoje podchody głupie, te docinki, żarciki, ten zomniak, co mnie bez przerwy podszczypywał. Larcz! To były drgawki pośmiertne tylko. Nie no, ja przepraszam. Przeprosiny przyjęte, pa. Pa. Jak dzieci? Gorzej. No. Dobrze, sport to zdrowie. Tak trąbi cały świat. Wszystkie super zgrabne i... To znaczy... Wysportowane kobiety zawdzięczają swoją sylwetkę temu oto... Super przystojnemu, prawie tak przystojnemu jak Justin Bieber. Wilhelmowi Paszczakowi. Paszczak, zapraszamy was na sport dla opornych. Cześć kochani, witam was Wilhelm Paszczak w cyklu Sport dla opornych w pytaniu na dzień dobry. Ode mnie dla was kilka ćwiczeń, żebyście byli w formie. W waszych listach przewija się jedno pytanie. Co zrobić z gumą balonową na czas ćwiczeń? Gumę balonową na czas ćwiczeń należy odłożyć. Guma balonowa grozi zakrztuszeniem, grozi dyskomfortem, grozi niepokojem. Dlatego pamiętajcie, zanim startujecie, wyjmujcie gumę balonową. Start! Widzicie ćwiczenie, gdzie idę w miejscu i robię obroty ramionami. Wyglądam jak dziwiący się Goofy z tych historyjek dodawanych do gumy balonowej Donald. Kojarzycie, nie? Teraz ćwiczenie, gdzie stoję na jednej nodze, a drugą piszę cyfry. To dobre ćwiczenie na brzuszek. Teraz druga noga. Łapię równowagę jak kaczor Donald, który poślizgnął się na skorce od banana. O, teraz przeskoki, gdzie wyglądam jak Mickey z tego komiksu, gdzie wszedł na rozżarzone węgle. Mam nadzieję, że poćwiczycie w nadchodzącym tygodniu. Pozdrawiam. Sport dla opornych. Wilhelm Paszczak. Nie wiem jak was, ale... Ale mnie strasznie zżera ciekawość, co tam pływa w garze u babci Adams. Lukas. A. W sumie to zrobiła mi się nawet trochę głodna. To co? Halo, halo, babciu, słyszysz nas? A kuku, i jesteśmy z powrotem. Bierzemy tę pokrzywę i ją kroimy. I wrzucamy do gara. I teraz jeszcze dodajemy szpinak. Jest szpinak, dobra. I teraz jeszcze dodajemy pietruszkę, koperek i co? A i cebulka, no i cebulka. I zalewamy to wszystko rosołkiem. To się tam nam miesza, wszystko miesza. I teraz dodajemy dwie łyżki mąki. Hopsa. I druga łyżka. Hopsa.
No, ale pamiętajcie, nie nadużywajcie mąki, bo stracicie urodę. Ja nie nadużywam. I jak wyglądam? Dobra, no właśnie. I teraz jeszcze kiełbaska. I to może większą, bo lubię. Dobra. I teraz to wszystko zamieszamy. I musimy to wszystko zagotować. Zostawiam Was na chwileczkę. Pa, pa. A może jeszcze kiełbaskę. No i zupa poszła z dymem. Chyba jednak straciłam apetyt. To chyba idealny moment, żeby odetchnąć, ochłonąć i popatrzeć na coś, co tak naprawdę pobudzi nasze kubki smakowe. Zapraszamy do reklamy. Reklama. Bistro Syrena oferuje lunche na miejscu oraz na wynos. Zamówienia można składać osobiście lub telefonicznie pod numerem 221 01 16 05 w godzinach od 9.30 do 11.30. Lunche można odbierać osobiście lub z dowozem od 5 zestawów. Bistro Syrena jest czynne od 12 do 15. Zapraszamy! Teatr Syrena to 75 lat tradycji. Polskie prapremiery, wyjątkowe musicale. Bądź częścią tej tradycji. Zostań naszym mecenasem. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, zapoznaj się z treścią informacji umieszczonej na naszej stronie w zakładce Wspieram kulturę. Lub skonsultuj się z przedstawicielem Biura Obsługi Widzów, gdyż każdy, nawet najdrobniejszy datek, pomoże nam przetrwać ten trudny czas. Kiedy w dobie koronawirusa masz wrażenie, że w zgon chcesz dać susa. Nie ma miejsca na ducha pogodę, kiedy maska odbiera swobodę. Do teatru ci iść zakazano i z kawiarni kawusie zabrano. Ani grilla i kina też ani. I gdy czujesz, że już w twojej bani krach nastąpi, złamanie psychiczne, to pamiętaj, że jedno logiczne wyjście mam tobie z tej matni. Nastrój rozbudzić dodatni. A ku temu jest metod bez liku. Zaobserwuj dziewczyno, chłopczyku, zaś syrenę, ten teatr warszawski. A tam larcz larczitto adamski tobie wskaże, jak radość odrodzić, jak w depresji i żalu nie brodzić. On ci powie, jak pośród zła głuszy pokój odnaleźć dla duszy. Co ty wyprawiasz? Zaraz zaczynamy wizję. Lukas, to się już zaczęło. Co? O, żeś ty. Halo? Witamy serdecznie pana Larcza Adams, niezwykle ważnego i wiekowego członka rodziny Adamsów, który opowie nam kilka zdań na temat nowego programu w naszej ramówce. Panie Larczu, każdy, kto miał jakikolwiek kontakt z panem, wie, że jest pan człowiekiem... osobą... postacią. O. Niezwykle spokojną, wyciszoną. Każde pana słowo jest przemyślane i niejako trafione w punkt. Dlaczego po tylu latach nagle zdecydował się pan otworzyć dla Rzeszy i rozpocząć psychologiczny program terapeutyczny? Pokój twojej duszy. To będzie,
W takim razie, na czym będą polegały zajęcia podczas tego procesu? Czy posługuje się pan jakąś metodą znaną w powszechnej psychologii? Ale pika cieka, polegana na igu, tylko na barwę opika na pedu, kuda, pere, pere, kuda, potyka cię, a na dwoje, a ja. Cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić wszystkich widzów naszego programu do obserwowania i pracy wraz z Larczem nad tym, aby owy spokój i ukojenie odnaleźć. Larcz! Czy możemy cię zatem prosić o pierwsze ćwiczenie dla naszych obserwatorów? Oczywiście! Przemaś? Pan co? Nie wiem, powie? Normalnie? Pańczyzna? Co? Nie no, chyba zdawało mi się. Zresztą... Chyba tak. Bardzo dziękujemy, panie Larcz, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wednesday, bo wiesz co, ja w tak międzyczasie napisałem wierszyk. Nie słuchałeś go. Nie no, słuchałem, to znaczy słuchałem i pisałem, wiesz, i nie wiem, może ja ci go przeczytam tobie i państwu. Uwaga, czytam wierszyk. Gdy ci brud i kurz doskwiera, nie korzystaj wtem z rowera. Rękawice na dłoń włóż, brud i kurz zniknął już. Jak? Chyba odziedziczyłeś talent po mamie. A, to nie wiem, czy dobrze. No, tak. W każdym razie zapraszamy na porady perfekcyjnej Brandy. Zapraszamy. Dzień dobry! Nazywam się Brenda Parsley i mam przyjemność poprowadzić dla Państwa cykl Perfekcyjna Brenda. W cyklu tym będę służyć Państwu radą i pomocą przy wypełnianiu obowiązków domowych. Oglądajcie mnie, a już wkrótce każdy z Was zostanie perfekcyjną panią lub perfekcyjnym panem domu. Jednym z wielu obowiązków domowych, który sprawia nam kłopot, jest pranie. Brudne pranie. Kosze brudnego prania. Stosy brudnego prania. A wiadomo przecież, że brudy najlepiej prać we własnym domu. I dlatego pokażę Państwu, jak pozbyć się uporczywych, brzydkich pran. W walce z plamami ważna jest nie tylko wiedza, ale i czas reakcji. Najważniejsze, żeby wiedzieć, z czego plama powstała. Bo to już jest połowa sukcesu! Krew. Jeżeli jest świeża, to wystarczy namoczyć tkaninę w zimnej wodzie z odrobiną soli.
Jeżeli jest stara, należy moczyć tkaninę w lodowatej wodzie przez kilka godzin. Kawa. Plamę z kawy wystarczy polać sokiem z cytryny. Szminka. Jeżeli jest świeża, to wystarczy użyć szamponu do włosów, a następnie wypłukać w czystej, ciepłej wodzie. Jeżeli jest stara, należy użyć lakieru do włosów, spryskać i poczekać. A następnie wypłukać w czystej wodzie. Podkład do twarzy. Należy plamę natrzeć płynnym detergentem, a następnie wypłukać w czystej, ciepłej wodzie. Plamy charakterystyczne dla prawdziwego mężczyzny. Olej silnikowy i piwo. Plamę z piwa należy moczyć w czystym occie, a następnie wyprać w możliwie jak najwyższej temperaturze. Plamę po oleju silnikowym należy zaprać w wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, a następnie namoczyć tkaninę w wodzie z proszkiem do prania, odczekać i uprać jak zwykle. Mam nadzieję, że moje rady przydadzą się Państwu w pełnym obowiązków życiu domowym. Oglądajcie mnie. Już niedługo dowiecie się, w jaki sposób pozbyć się z domu nieproszonych gości. I pamiętajcie, pieszmy brudy w naszych własnych domach! Dziękujemy Ci, Brenda, jesteś perfekcyjna. A teraz, szanowni Państwo, łączymy się z naszą reporterką Cindy. Cindy oprowadzi nas po kulisach kulis. Cindy? Halo, halo? Kulisy kulis. Cześć Wednesday! Cześć Lukas! I witam oczywiście Was, drodzy widzowie Teatru Syrena. Tak, to ja stałam w piątym rzędzie, po prawej stronie, w pierwszej piosence gorącego musicalu Rock of Ages, by już pod koniec spektaklu zostać nową dziewczyną miesiąca Gimnazjum Lakewood. A dzisiaj debiutuję w roli profesjonalnej dziennikarki, aby pokazać Wam, jak działa nasz teatr w dobie koronakryzysu. Zakładam więc żakiecik. Okularki i uzbrojona w maskę profesjonalizmu ruszam w kulisy na pierwszą linię frontu. Zajrzyjmy w kulisy. Wszędzie cisza i spokój żywej duszy. Próba dźwięku na scenie. A teraz? Słyszysz mnie w ogóle? Proszę zwrócić uwagę na to, że wszyscy zachowują odległości. Jak bardzo profesjonalnie przestrzegane są warunki sanitarne w naszym teatrze. Proszę zobaczyć, tak odbywa się właśnie dezynfekcja mikrofonu, aby nasza pani artystka miała pewność, że żadne niecne bakterie nie dostaną się do jej układu oddechowego. A zwróćcie Państwo uwagę na te puste kulisy. W dobie koronakryzysu żadne romanse kulisowe nie wchodzą w grę, to wbrew przepisom. Witam Was teraz w charakteryzatorni Teatru Syrena. Proszę zobaczyć, jakie smutne pustki niestety. Tu, gdzie zwykle mamy tłum ludzi, mamy naszą Kasię, która jest bardzo smutna. Nie mogę go malować. W ramach kulisy kulis, tak. Proszę Państwa, tutaj mamy podpisywanie umowy na parapecie. Rachunku, ta umowa już jest podpisana. A rachunek jest za bardzo ważną rzecz, a mianowicie za to, że Teatr Syrena oraz Jacyków Ja w ramach ratowania planety i robienia miejsca na nowe, fenomenalne rzeczy z magazynu kostiumów tworzymy nową historię, czyli współczesne ubrania dla modnych kobiet i mężczyzn po to, żeby nie zaśmiecać planety i nie wtórnie nie kupować nowych, bardzo złej jakości rzeczy, bo tutaj mamy do czynienia z fenomenalnymi wełnami, z pięknymi żorżetami, z doskonałym krojem, który jest jakby przeszlifowany moimi łapkami po to, żeby było to super modne. Proszę Państwa, dziś w teatrze odbędzie się koncert Katarzyny Walczak, artystki Teatru Syrena między innymi, którą mieliście okazję podziwiać we wspaniałych rolach. Alice w Rodzinie Adamsów, była również Dianą, niezapomnianą Dianą w Next to Normal, no ale dziewczyną miesiąca Gimnazjum Lakewood jeszcze nie była.
Powiedz mi, Jacku, jak pracowaliście nad koncertem online? Czy system pracy się zmienia? Jak wyglądają próby? Zmienia się, reżim sanitarny zachowujemy. Odległości, zero przytulania, maseczki i tak dalej. Mm-hmm. Rzeczywiście próby są dosyć trudne, bo faktycznie zaczęliśmy od tego, że musieliśmy sobie te numery prześpiewywać online. Potem oczywiście udało nam się na naszej wielkiej scenie Teatru Syrena gdzieś spotkać, zachowując dwumetrowe odległości, tak żeby parę numerów zupełnie nowych tak naprawdę, przetłumaczonych przeze mnie do tego koncertu, żeby je przepróbować i wreszcie przygotować. Po tym czasie się stresujemy, bo ta kamera jakaś tak jest irytująca, dosyć blisko nas filmuje, wszystko widzi, wszystko dostrzega, wszystko wyłapuje i nie możemy tak fajnie jak w teatrze normalnie kryć się z naszymi różnymi potknięciami, pomyłkami, które normalnie mamy tak ubrane, że wszystkim się wydaje, że tak miało być. Artystka się rozśpiewuje. Jak się czujesz? Dobrze, ale trochę się denerwuję. No, jakże mogłoby być inaczej? Za chwileczkę będzie rejestrowany koncert online, Kasi. Kasiu, czy któraś z piosenek, które dzisiaj wykonasz, jest dla Ciebie w jakiś sposób szczególna? Tak, jest to piosenka My Man z repertuaru Barbie Streisand. Bardzo, bardzo ją lubię i marzyłam o tym, żeby ją zaśpiewać już przez wiele lat i bardzo się cieszę, że dzisiaj właśnie to się stanie. Wspaniale, czyli to będzie Twoje takie pierwsze wykonanie tej piosenki publiczne. Cudowne. Dobrze. Trzymamy kciuki za Kasię, proszę Państwa, już za pół godziny zobaczymy ją na scenie. Dzisiaj będziesz specjalnym gościem koncertu Kasi. Tak. Co razem zaśpiewać? Dzisiaj zaśpiewamy piosenkę, jedną z musicalu Next to Normal, duet, taki, którego się w sumie boję, bo jeszcze jestem przed, dlatego że bardzo jest emocjonalny dla mnie i dla Kasi też. Oraz piosenkę, niespodziankę, o tym nie będę mówiła za bardzo. Specjalnie dla pytania na dzień dobry. W kulisach kulis grasowała dla Państwa Cindy. Wednesday, czy możesz nam zdradzić, jak to jest, że za każdym razem Twój makijaż jest tak nienaganny? Oczywiście. Uczyłam się od najlepszych. Mam tutaj na myśli pole Zgliszczak. Szanowni Państwo, zapraszamy na błyskawiczny i bezbłędny tutorial makijażowy. Big Lips. Pola Zgliszczak. Cześć, z tej strony Pola Zgliszczak. Witam w pierwszym odcinku, pierwszym spotkaniu Big Lips. Kochani, dzisiaj pokażę, jak zrobić idealny makijaż ust. A do tego będę potrzebować naszą modelkę. Zapraszam Cię serdecznie. Tak, cześć, Pola. Agnieszka. Okay. Siadaj proszę. Siadaj. Okej, okay, super. Powiedz mi proszę, jak się na co dzień malujesz? Raczej delikatnie. Używam błyszczyku, jakieś wazeliny. Dzisiaj poszalejemy, pewnie dla Ciebie. Dodamy troszeczkę koloru. Będzie naturalnie, ale po prostu gdzieś tam dorzućmy czegoś szalonego. Na początek. Widzę, że masz usta fajne, gładkie. A jeśli nie macie gładkich ust, to użyjcie peelingu lub zróbcie go sami, jeśli go nie macie. Okej, okay, no to zaczynamy. Po pierwsze, jest nam potrzebna konturówka, żeby nam kolorek nie uciekał po całej twarzy przez cały dzień. Malujemy, uważamy, żeby nie wyjechać. Najlepiej maluje się na napiętych ustach. Więc proponuję uśmiechnąć się. No to uśmiechamy się. Uśmiechamy się? Napinamy usta? Okej. Okay. Pamiętajcie, zanim zaczniecie malować, używamy temperóweczki, no i ostrzymy, żeby ten czubeczek szedł dokładnie tam, gdzie chcemy. Dobrze. No
to zaczynamy. Jak już mamy ten obrys, to będziemy go wypełniać. No dobra, no to malujemy. No to jeszcze raz. O, śmiech. No, napinamy. Uśmiechamy się. No, chyba mamy. Jeśli potrzebujemy i uważamy, że za dużo się tego tam zrobiło, to zanim to zacznie zastygać, bo to jest tego typu pomadka, że ona będzie nam zastygać i będzie nam długo siedziała na twarzy, a miejmy nadzieję, że tylko na ustach, że nigdzie tam nam nie ucieknie, to bierzemy sobie chusteczkę, łapiemy, przykładamy i robimy tak. Ja bym tutaj nie chciała sobie nic popsuć, więc liczę na ważną inwencję z chusteczką. Dobrze, no to co? Mamy to, proszę bardzo, o lusterko. Zobacz, czy ci się podoba. Nawet fajnie. Może jestem w szoku. No, nie spodziewałam się, że będzie tak naturalnie, ładnie. Jestem zaskoczona, ale fajnie. Okej, okay, fajnie. No to ja ci już bardzo dziękuję. Na razie, pa, cześć. To na tyle dzisiaj. Dzięki za spotkanie i do zobaczenia. Dziękujemy ci, Polu, za wszystkie twoje cenne wskazówki, porady i uwagi. W sprawach makijażu oczywiście. Jesteś nieoceniona. A teraz, kochani widzowie, moment, na który pewnie większość z was czeka. Nie, to nie są występy gwiazdy, jeszcze nie. Jest to moment pełen sentymentu, wzruszeń, może łez, może moment, w którym zdacie sobie sprawę, że to wszystko, co macie, to tak naprawdę jest tylko... Lukas! Ponosi cię. Pardon. Szanowni Państwo, zapraszamy na... Który poprowadzi Greta Neff. Zapraszamy. Kropka nad rzet, czyli życzenia i pozdrowienia. Do końca programu towarzyszyć nam będą radość, żal, przebaczenie, smutek i czarna rozpacz. W tym tygodniu imieniny obchodzą Leokadia, Druzjan, Goria i Jur. W dzisiejszym programie Kropka nad rzet przeczytamy niektóre listy od Państwa. Na uwagę zasługuje wzruszający list od pani Uty z Gierałtowic. Pani Uta pisze: ze łzą w oku i tęsknotą w sercu pragnę pozdrowić mojego drogiego Herca. Ukochany, gdy przyjechałeś do Polski w 83 roku, świat mienił mi się tysiącem barw, brązowego i szarego. Pamiętasz, jak żeśmy w lesie... Dziękujemy pani Uto za nadesłany list. Herc na pewno gorąco panią wspomina. Jeszcze jeden list od państwa, zawierający życzenia imieninowe, panu profesorowi Konradowi Wyściółkowskiemu, ordynatorowi kliniki ginekologiczno-położniczej SZOK w Bydgoszczy, wszelkiej pomyślności, zdrowia i łask Bożych w życiu zawodowym i rodzinnym życzy wdzięczna za życzliwą opiekę pacjentka Maria Ryż. Nim coś powiesz, zmilcz. Nim coś powiesz, zważ.
Wzruszeniom w dzisiejszym programie nie było końca. Z ogromną przyjemnością życzenia i pozdrowienia przekazywała Państwu Greta Neff. Do zobaczenia za tydzień w kolejnej kropce nad rzek. Nasi kochani, wspaniali i niezastąpieni widzowie. Każdy kij ma dwa końce. Nie ma róży bez kolców. I każdy medal ma dwie strony. Tak, dlatego i nasz program ma swoje zakończenie. Szanowni Państwo, bardzo się cieszymy i jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy poprowadzić dla Was pierwszy odcinek programu. Pytanie na dzień dobry! Żegnają się z Państwem Lukas Bajniki i Wednesday Adams. Adams Bajniki. A teraz co? Długo wyczekiwany występ gwiazdy! Szanowni Państwo, przed Wami Olga Szamańska i jej utwór Trwa kwarantanna! Trzeba wiele, by przeżyć tę niedzielę. W domu mam oliwki, ser pleśniowy i inne przekryski. Na stan epidemii starczy cud mi tej alchemii. Trwa kwarantanna, alkohol to manna, co nie płynie wcale z nieba, nieba nie potrzeba. Zostaję w domu, nie ufam dziś nikomu.